dobra, czyli jak mówimy o tym właśnie lęku przed zmianą, to jest to tak jak mówisz, są te trzy elementy. Nie? Jedną to jest ten lęk przed nieznanym. I to znowu jest, też wracamy do takiej, trochę mistyki, nie? Bo to jest, my tak uważamy, że ta nieznana, że tam jest jakiś, że tam jest jakiś potwór i jak wejdziesz do tej jaskini, to on cię zaatakuje. Znaczy dowcip, paradoks polega na tym, że i tak się ciągle zmieniasz. Znaczy wszystko się zmienia, nie? Na przykład i między innymi przez to, że przecież mamy plastyczność mózgu, to każda książka, którą przeczytasz, każdy film, czy chociażby ta rozmowa, ona ciebie też już zmieniła. Znaczy już nigdy nie będziesz taki sam. Prawda? Bo to po prostu, bo najzwyczajniej na świecie my się ciągle zmieniamy. Jedyne pytanie właśnie brzmi znowu, czy to jest zmiana korzystna, czy jest niekorzystna, czy masz na nią wpływ, czy nie masz wpływu, czy ją kontrolujesz, czy nie kontrolujesz. Czyli znowu zaczynamy wracać do dokładnie tych samych trzech wartości. Nie? Jakby więc jakby to pierwsza rzecz, żeby sobie zdać sprawę i sobie uświadomić, że i tak się zmienisz, i tak się zmienisz. Dlatego, że jak usiądziesz po prostu na torach i będziesz czekał, to cię pociąg rozjedzie. Nie? I to też nastąpi taka zmiana. I kiedyś dojdziesz do momentu, w którym się będziesz najprawdopodobniej musiał zmienić. Nie? Więc to jest tak. Wiesz, jedna rzecz to jest po prostu najzwyczajniej na świecie, jeżeli zdasz sobie sprawę. Wiesz, bo ja wierzę, że to wiesz, Einstein powiedział, że nie można problemu rozwiązać z tego samego poziomu, na którym on powstał. Nie? Więc jakby moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że czujesz strach przed zmianą i patrzysz na tą karteczkę, którą ci dałem, która mówi, że masz zaakceptować wszystko, co czujesz, to jest absolutnie okej, że się boisz zmiany. Nie ma z tym absolutnie niczego złego, dlatego że intencja jest pozytywna, ma cię chronić. I to jest okej. I nie musisz niczego z tym robić, poza tym, żebyś po prostu zaczął się przesuwać w odpowiednim kierunku. Czyli zaczął się zachowywać tak, jakbyś się nie bał. I tyle. Bo cały czas my wracamy do tego, że boję się, to jest złe, nie? I nie powinienem się bać, bo powinienem być odważny, bo być odważny jest dobre. Ale nie ma problemu, że się boisz. Nie ma problemu, że się boisz. Nie ma problemu, że jesteś nieśmiały. Albo nie ma problemu, że jesteś zestresowany. To nie jest problem. Problem polega na tym, że robisz z tego problem. Bo sam fakt, że jesteś absolutnie niewiele znaczy. Problem pojawia się właśnie wtedy, kiedy zaczynasz dodawać tego interpretacji, nie? I tak jak mówiliśmy, tak jak jeszcze jest tutaj z kolei na tej kartce, którą ci dałem, że w momencie, w którym zaczynasz tworzyć w tym momencie sztuczne ograniczenie, a potem zastanawiać się, jak możesz je obejść, nie? Więc nie ma problemu, że to co czujesz, dlatego że w momencie, w którym zaakceptujesz wszystko, co czujesz, to wszystko jest okej. Jakby jest idealnie w tym momencie i po prostu najzwyczajniej na świecie na zasadzie małych kroków przesuwasz się powoli w tą stronę, po prostu robisz malutki kroczek, nie? I jeszcze miałem ci powiedzieć o tym dysonansie poznawczym, bo to jest jakby...